Hej, cześć, dzień dobry, witam was w kolejnym filmiku. Słuchajcie, dzisiaj przychodzę do was z takim rozkładaniem pieniążków. Sprzedałam dwie rzeczy na Vinted i mamy tutaj ponad 28 zł. Jednocześnie jeszcze jest tutaj parę groszy. Nie opróżniłam jeszcze z dzisiejszych zakupów, czekajcie. Dobra, słuchajcie, jeszcze tutaj ponad złotówka została, więc wrzucam. Więc tak, rozdzieliłam sobie bindery. W jednym binderze mam wyzwania celowe. I tutaj, jak widzicie, jest na sanki. Tutaj mamy na muzykę z YouTube'a, na święta. Tutaj mamy na zdrowie, dlatego że potrzebujemy jak najszybciej dużą kwotę uzbierać. Prezenty i choinka. I to jest na razie wszystko, co chciałabym skończyć w tym roku. Natomiast tutaj mam taki właśnie po 2 zł do świąt odkładać. Po 5 zł jeszcze tego nie zaczęłam, słuchajcie, a już mamy kolejny dzień. Grosz do grosza oczywiście. I tutaj mam takie od 1 do 6, każde z wyzwań jest przeznaczone na jakiś cel z tego drugiego bindera. No i tu mam jeszcze swoje 52 tygodnie, natomiast przestałam na razie je uzupełniać. Na razie to nie jest dobry czas dla nas, żeby to robić, ale pieniędzy jeszcze nie wyciągnęłam, jeszcze nie wiem, co z nimi zrobię. Na razie wyciągam, na razie coś porozkładamy sobie tutaj. Zaraz zobaczę, czy mam jakąś piątkę. Nie. Najpierw weźmiemy złotówkę. I słuchajcie, ukończymy jedno z wyzwań, bo tutaj dosłownie brakuje mi złotówkę, żeby skończyć to wyzwanie. A to właśnie pójdzie, słuchajcie, na sanki. I tu mamy całe wyzwanie skończone, zaraz je zmarzemy. I jeszcze raz je sobie będziemy z powrotem tutaj mieli. A tutaj wrzucimy w sanki te 11 zł. Już powiem wam, że już kończymy, już chcę we wrześniu skończyć i zamówić kolejne. I zamówić w końcu te sanki. Bo akurat okazało się, że wystarczy nam mniejsza kwota. Proszę bardzo. Stało nam tutaj 5, czyli 55 zł nam brakuje. Dobra, biorę wacik, zmywam i będziemy się bawić kosteczką. I wyzwanko mamy zmazane. Wkładam je na nowo do koperty, czyli jeszcze 5 razy, jak ukończę, to będziemy mieć saneczki. A fajnie, bo tutaj tylko po 50 groszy odkładam. Dobra, wyciągam 6 wyzwań. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Będziemy zaraz grać, ale widzę, że mam piąteczkę, więc tą piąteczkę, słuchajcie, od razu jeden z wtorków zakreślę. I już tutaj wrzucę, niech się na te święta nasze odkłada. Część wyzwań jest odporachowane. No patrzcie, nie chce mi wyjść. To są jeszcze statusy. Dobra, co my tutaj mamy? Dobra. Sobie już dzisiejszy, czyli trójeczkę sobie zakreślimy, a tu jak będę miała dodatkową kasę, to sobie to uzupełnimy. Na razie skreślamy tutaj. Wpiszemy sobie później tą piąteczkę. Przynajmniej ja sobie ją wpiszę. Ale już przynajmniej 5 zł na święta się odkłada. Odkładam to. I będziemy rzucać kostką. Myślę, że kto ogląda już kanały... Tutaj czekajcie, troszkę do tyłu pójdziecie. O. Kto ogląda już kanały z tego typu grami, to wie, o co chodzi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, rzucamy kostką i tam, gdzie wypadnie, tam będziemy robić. Tutaj tylko wyciągnę, żeby sobie pisać, bo tutaj będziemy rzucać kostką podwójnie. A jak to zapełnię, to będę robić to. Więc dobra, kosteczka, lecimy. Jedyneczka. I tutaj na razie odłożymy sobie złotóweczkę. No nie, no bez przesad. 3. Po ile odkładamy? Po złotóweczce. Pyk. Noho. Coś tu Jerzyk dzisiaj chce dosyć dużo zjeść. Zobaczymy, na co Jerzyk idzie. Jerzyk idzie, proszę Państwa, na muzykę na YouTubie. O, proszę bardzo. I lecimy dalej. 2. Odkładamy po 50 groszy. Nie no, ja tak... Jerzyk, daj innym. Złotówki mi się zaraz kończą, czekajcie.
sobie wymienimy, bo zaraz mi się złotówki skończą. I lecimy dalej. Trójeczka. Znowu złotóweczka. O, coś dzisiaj dół nie ma szczęścia. Piątka w końcu. I tutaj jeszcze raz rzucamy. Jedynkę. No to ananasik będzie za złotówkę. O. Lecimy dalej. Cztery. Raz, znaczy cztery, czyli tutaj dwa złote odkładamy, a arbuzik idzie na co? Arbuzik idzie na choinkę. Dwójeczka, czyli 50 groszy na nasze saneczki. Wiecie co, dajmy innym szansę. Dwójeczka. Powiem Wam, że fajnie się gra. O, tutaj mamy piątkę, czyli jeszcze raz i będzie dwa. No to flamingo, albo nie, tu zrobimy dzisiaj dwa. O, jeszcze jakąś dwójkę mamy. Dajcie znać, czy lubicie takie gry. Powiem Wam, że teraz czuję się fajnie tak grając. O, piąteczka i jeszcze raz dwójeczka. Dzisiaj coś prezenty nie chcą się zbierać. A się kasa zaczyna kończyć. Jedynce już nie dajemy. Czwórka. Raz, dwa. Czwórka. Raz, dwa. I zostało nam, słuchajcie, złoty 60. Czwórka. No i tutaj już nie damy. No dobra, dam Ci jeszcze jedyneczko. I złotóweczka. Stawimy sobie zaraz te grosiki do grosza, ale najpierw sobie pospisujemy. Dobra, czyli tak, prezenty dzisiaj nie dostały nic. Będziemy sobie od razu to wkładać tutaj na miejsce. Dajcie znać, czy chcecie więcej takich filmików, to będziemy je robić. Złotówka, 2, 4, 5, czyli tu mamy 5 złotych już, więc super. Ja nie będę kolorować, bo ja Wam powiem szczerze, nie jestem za takim kolorowaniem, przynajmniej jeszcze. Myślę, że jak pooglądam więcej tych filmików, to bardziej będę. No, więc tak. To jest chyba koperta na zdrowie z tego, co kojarzę. Dobra. Ale tu już musimy skreślać. Ile tu mamy? Złotówka. 2, 3, 4, 6. No to 3 arbuziki musimy pozakreślać. A 6 złotych tutaj zaraz wparuję. Czyli 1, 2, 3. Powiem Wam, że zastanawiam się, czemu to tak długo trwają te filmiki z tymi grami, ale teraz jak patrzę na czas, no to faktycznie trochę tego leci. Dobra. Arbuziki poszły. Co mamy tutaj? Kotki. 3 kotki musimy zakreślić. 1, 2, 3. I fajnie. Powiem Wam, że lubię, jak takie małe kwoty się odkłada, bo my nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, ile takich małych kwot można odłożyć, a później mieć duże kwoty, fajne. Widzicie, ja tak naprawdę tylko w tych drobniakach zbieram na te sanki i zaraz sanki będę miała dla dziecka. Dobra, 3,50. No i już mamy złoty 50 znowu. Dopiero co 11 złotych wsadziłam, a już 3 złote, 3 kolejne idą, czyli złoty 50. Rewelacja. Oby tak dalej. Jestem zadowolona. I tyk. I nasze majowe oszczędności. Zobaczymy. Dobra. Żeby się trochę tych dwójek tutaj pozaznaczało, to mamy raz, dwa, trzy, cztery dwójeczki zaznaczymy. Łatwiej się złotówki później zaznacza. 1, 2, 3, 4 mówiłam, tak? Raz, dwa, trzy, cztery. 4. O. 3, 4, 6, 8. Zgadza się. I słuchajcie. I tak oto rozłożyłam. Aha, jeszcze grosz do grosza trzeba rozłożyć. Zaraz muszę wyciągnąć moją drugą skarboneczkę z pieniążkami. Tu mi wyskoczyło. I będziemy odkładać grosz do grosza. To jest wyzwanie, które zrobiłam sobie sama. I tutaj jak zakreślę wszystkie pola, to będę miała 50 zł 50 groszy. Co jakiś czas, słuchajcie, wymieniam sobie właśnie na takie srebrne pieniążki, te wszystkie grosiki. I dzięki temu już tutaj jest około 30 zł. Dobra, mamy tak 20, 40, 60, 65, 71 groszy i mamy jeszcze wolne
więc sobie zakreślimy 71. Wrzucamy do skarbonki, a Wam bardzo dziękuję za ten filmik. Jak widzicie, no nawet małe kwoty, jeżeli nie stać Was na odłożenie większych kwot, nie przejmujcie się, zacznijcie od tych malutkich. Takie grosiki, popatrzcie, to są grosiki, a tu jest 30 zł. Naprawdę, warto, bardzo, bardzo Wam polecam takie coś, bo małe kwoty dają później duże kwoty, dzięki temu można sobie na coś więcej pozwolić. Nawet za te 50 zł, to nie wiem, zamówić pizzę, pojechać gdzieś w plener i zjeść sobie z rodzinką. Więc czy to nie jest fajne? Myślę, że jest fajne. Dziękuję bardzo za ten filmik. Widzimy się w kolejnym. Trzymajcie się. Pa, pa.